Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym pospekulujemy sobie o tym, kto będzie następnym słomianym kapeluszem. Ostatnio ilość kandydatów diametralnie wzrosła do tego tytułu, także wypada zrobić taki film. Zatem zapraszam do oglądania, gdzie ocenię szansę dołączenia poszczególnych osób. Ostatni żyjący Vegapunk obok York, która jest antagonistką. W tej chwili Lilith nie ma żadnego ani celu w życiu, ani miejsca, gdzie się podziać. Zatem idealny kandydat do załogi. Przy czym w załodze jako tako naukowca takiego nie ma. W tej chwili Franki i Usopp owszem znają się na inżynierii szeroko pojętej, ale ten pierwszy jest cieślą, a ten drugi snajperem. Więc stanowisko naukowca lub badacza jest jak najbardziej otwarte. Przyszłym motywem dla Lilith, który będzie ją napędzał do działania, pewnie będzie zemsta na York za to, co zrobiła innym Vegapunkom, ponieważ to ona stoi za ich śmiercią. Oraz innym celem Lilith potencjalnie może być chęć kontynuowania woli Stelli, czyli danie światu nieskończonego źródła energii i także wszelakiego źródła informacji, którym było Punk Records, czyli po prostu według mnie internet. Poza tym jest postacią świeżą, bez własnego backstory, jak sama przyznała, nigdy poza Egghead nie była, więc jej charakter można lepić na bieżąco. Plus jest cyborgiem. A jak wiemy, Luffy lubi różne dziwne i niestandardowe postacie. Dla mnie kandydat idealny, z wysokimi szansami na dołączenie. I bardzo bym zresztą tego chciał. Bonnie, podobnie jak jej ojciec Kuma, jest wyznawcą Sangoda Nikki, którym jest Luffy. Nawet potrafiła mieć takie same moce jak on. Wiele też wskazuje na to, że Luffy będzie po prostu Bonnie trenował w zakresie mocy Sangoda. I teoretycznie Bonnie jest w tej chwili sama ze swoim ojcem bez załogi, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie po prostu bliskim sojusznikiem słomianych kapeluszy. W ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że skupi się na odzyskaniu wspomnień swojego ojca oraz po prostu będzie miała inne cele niż słomiani i w pewnym momencie po prostu każda ze stron rozejdzie się w swoją stronę. Plus Bonnie powiedziała, że swoją załogę gdzieś zostawiła, także być może do nich wkrótce wróci. Wielu ludzi wątpi w to, że pomimo wielkich chęci ze strony Yamato, to ostatecznie nie dołączy ona do załogi. Ja jestem przeciwnego zdania. Podejrzewam, że Yamato pewnie skończy jak Oden u Rogera, jako załogant tymczasowy. Aktualnie zaczęła podróż po Wano, niczym znowu tak samo jak Oden, i gdy stwierdzi, że zwiedziła już cały kraj, to wyruszy w morze, by odnaleźć słomianych. Zapewne dołączy do nich podczas ich ostatecznych wojaży. I na koniec historii Yamato zapewne powróci na Wano. Wiele się mówi o powrocie Vivi do załogi, ponieważ jej ojciec nie żyje, a ona sama teraz jest ścigana przez światowy rząd. W dodatku jest w ukryciu u Morgansa. Dlatego podejrzewam, że pewnie powróci ona do załogi, ale na krótką chwilę jako sojusznik i na koniec historii moim zdaniem zostanie władcą Alabasty. Lucy to jedna wielka zagadka. Wiele razy spekulowałem, co się z nią stanie i ostatecznie nie wiem. Kaku ją niby puścił wolno, ale jak widać było po niej, to zależy jej na agentach CP0. Więc stoję przy tym, że jej ostatecznym celem będzie chęć naprawy tej organizacji, tak jak Kobi chce naprawić marynarkę. Lecz autentycznie nie wiem, co ją potencjalnie czeka po drodze. To jest druga po Lilith postać, która jest bardzo świeża, nie ma dużego backgroundu, więc można lepić jej charakter na bieżąco. W dodatku jest klonem, który wątpi w swoje człowieczeństwo. Zatem znowu, podobnie jak Lilith, spełnia kryteria, by dołączyć do załogi słomianych, ale nie mam przekonania, czy Oda na pewno na nią postawi. Więc bezpiecznie założę, że po prostu będzie kręciła się blisko Luffy'ego i tak dalej i dołączy do sojuszu antyrządowego, który pewnie powstanie w przyszłości. Także to tyle ode mnie, piszcie swoich faworytów do dołączenia do załogi, może macie też inne opcje niż ja, które wymieniłem w filmie. Ja byłem Kapelusznik i na razie.